Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Co pan tu wyczynia w tej łazience? Remont. Remont pan, zbierze się pan za remont, tak? Tak. Trzeba pomyć ściany. Trzeba wszystko zrobić. Oto szczoteczka. Gdzie jest kurzy, wszystko pozmiatać. Czyli będzie pan malował. Tak jest. O. No. Robi się tak, o. 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 Rurki, nie rurki, wszystko będą malowane. Na glans będzie. Mam farbę. Oto farba stoi tu. Ma pan materiały. O. Śnieżka. Trwa to odporne na zmywanie. Powłoka nawet. Taką farbę maluję. I będę jutro, dzisiaj myję. Sprzątam. A jutro biorę się ostro za co? Za malowanie. Tak, panie majorze. Panie ten, majorze mówię, Meksykano. No to ja koniecznie po pracy będę musiał zobaczyć efekty pana pracy. Zapraszam. No ale to musi być zrobione fachowo, wie pan o tym. Będzie fachowo zrobione. Czyli jest pan zadowolony, ma pan co robić. Tak jest. Wesoło mnie. Zaraz tu przyniosę, jak będę malować, to radyjko sobie postawię. Będzie muzyka grała dla mnie. I będę sobie... Wałeczki mam. Wałeczki są, tak? Tak. Zaraz przyniosę wałeczki. Tylko teraz trzeba wszystko posprzątywać, po... O, widzisz, panie Meksykano, tak się robi. O. Trzeba tą farbę wek. Oczyścić. Obczyścić rurki, wszystko. Patrz. Pan się nie wywróć. A, i drabinka jest nawet. Tak, pożyczona od sąsiada. Czyli szykujemy się na jutrzejszą wizytę. Malowanie! W trakcie remontu. Tak, łazienki. No, czas najwyższy. No, może Ewa zawita do mnie. Może ktoś inny zawita, bo Lublina chce przyjechać na ten, na weekend. To trzeba, żeby było czysto u mnie. Żeby ludzie powiedzieli, że ja nie jestem lewus. Nie tylko zaglądam do kieliszka, ale i umiem robić inne rzeczy. Remontowe rzeczy. Bo ja kiedyś, proszę państwa, prowadziłem zakład remontowo-budowlany. Wiele lat. No to pan nie powinien mieć problemu z tym. Panie kochany, panie Meksykano, ja we wszystkim znam się. I niech mama nie szuka Duna, tylko Dun tutaj stoi, który teraz czyści sobie łazienkę i szykuje się do czego? Do remontu. Do malowania. No to jeszcze pan jest dosyć sprawny. Jak pan jeszcze na ubikacji potrafi stać. Ja tylko nie na ubikacji potrafię stać, ale i na wysokościach potrafię stać. O. Będzie kolor biały, rozumiem. Tak jest. No ale tu dużo rzeczy pan jeszcze musi odsprzątać i pozdejmować.
Na przykład to trzeba zdjąć przed malowaniem. Dejmy, panie! Nie ucz mnie pan, jak można powiedzieć, dzieci ojca, robić. Ojca dzieci robić, jak to tak. się mówi. Tak. Jest takie no. hasło. No ludzie cały czas się pytali o te filmy i tak dalej, kiedy będziemy nagrywać, no ja miałem troszeczkę traumę delikatną z pieskiem, no niestety, no piesek odszedł. Jak ona się nazywała? Sonia, a pan widział ją? Widziałem. Ślepotkę. Tak, prawda, widziałem na własne oczy, Sonia już nie żyje, Sonia już poszła... Pilnować tam, w górę. Tak jest. Już będzie tam szczekać, będzie tam, o, kto będzie iść, to będzie hał, 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 robić. No cóż, więc skończmy ten materiał. No i ja jutro na pewno zawitam podczas remontu. A oczywiście będę po pracy. Iść pan? Elegancko. Rury koczowania też pomalowane na biało. Tu drzwi na zielono, będzie tak jak są. A ma pan zieloną farbę? Kupię. Teraz nie trzeba, panie Meksykano, zapas farby. Tak kiedyś kupowało się takie kuboły, dźwigało się, ledwo do autobusu szło się albo najmowało się taksi, albo prosiło się sąsiada, kto ma samochód, to jechało się z tyłu na towarówkę, bagażówkę się stawiało i kuboły farby. Farba zastygnie, zagęstnieje i... A teraz tak, wymalował wiaderko. Poszedł do sklepu, kupił dalej takie samo wiaderko. Następny wymalował, następny kupił. Teraz się nie zbiera się śmieci w domu. Teraz wszystko jest higienicznie trzeba. O, teraz wszystko ja robię, tak jak się... Jest i kubełek, patrzę, detergenty, których pan używa, nie wiem, zaraz obejrzymy. Proszę, czyszczący. Cif. Tak jest. To do wanny. Wanna jest posypana, polana. No, straszny remont pan to zrobił, ale jakie rusztowanie sprytne. Co? Jakie rusztowanie sprytne. Jest? Umiem robić rusztowania? Co? Sprytne rusztowanie, można się dostać aż na górę, aż. No. Zostaniesz się tam? Oczywiście, że teraz rusztowanie tego na pewno. To pokaż jak się dostajesz się teraz, tam? Potrafię to wejść i na rusztowanie. Pokaż się! A czemu? No, ja pytam się, co teraz pan Kononowicz robi? Co to jest? W tej chwili. Proszę odpowiedzieć. No jest to szpachelka. I co robię? No, niewątpliwie skrobię pan starą farbę. Tak jest. Bo stara farba trzeba likwidować. No jeszcze trzeba tutaj na ścianie troszeczkę poskrobać. Poskrobię, panie. No to jednak zna się pan na rzeczy troszeczkę. Jakie to malowałem sam. Jak mama żyła. No. Czy będziemy widzieli jutro jakieś postępy w pracy? A dzisiaj nie widać? No. To na razie robimy ruinę. Co? Na razie robimy ruinę. Ale co będzie jutro? Jutro będzie glans. Zajdę do pana po pracy i sprawdzimy. Jutro będzie malowanie tu. O. Widzisz pan? Jak się umoczy? No i tą stronę też trzeba było skrobnąć. Tak panu radzę. Nie ucz pan mnie. Ja nie uczę. Ja doradzam. Panie,
Ja panu dokument pokażę. Ja mam, że ja mogę zakaz prowadzić przemysł budowlany. Że mogę za granicą prowadzić robotę, mieszkanie, wszystko. Czyli dzisiaj jest etap skrobania wszystkiego i czyszczenia, a jutro będzie etap malowania, tak? Tak jest. No to cholera jasna. Sam chciał to zobaczyć naprawdę. Ale będę na pewno po pracy. Dziękujemy. No ja trzymam za pana kciuki, naprawdę. Ja trzymam u góry, trzeba mnie skrobać. Nie? Trzeba mnie przynieść dla mnie.